Tutaj mamy już wsadzoną roślinkę. One na razie są bez wody, więc leżą sobie na naszym podłożu. Są włożone do podłoża aktywnego. Korzenie są rozłożone. I teraz sobie tutaj musimy, patrzcie, resztę przesypać naszym żwirkiem. Rozkładamy sobie to. I tutaj no to podłoże, ono jest dosyć bardzo lekkie. Całość przysypiemy. O, tu już nam uciekło, jak zwykle. Troszkę tu włożymy ją. Zasypujemy. Na razie to będzie wyglądało no tak niezbyt atrakcyjnie. Troszeczkę tej roślinki musiałam schować. Tego podłoża tutaj na tej tylnej ściance mamy 5 cm. Musimy odsłonić to wszystko z tych listeczków. Jeszcze spróbujemy posadzić tą roślinkę. Pewnie wypłynie za nią życie. Ok. I teraz przesypujemy żwirkiem. Tu już nie będziemy więcej roślinek sadzić. Musimy je przesypać. Ponieważ gdy zostawilibyśmy to podłoże aktywne, ono jest piaskiem. Sądzę, że filtr rybki sprawiłyby, że to wszystko by nam uciekło i pływałoby po całym akwarium. A nie o to chodzi. Chcemy, żeby to było tutaj dosyć ładnie posadzone. Delikatnie sobie tu przesuwamy. Jeszcze tutaj. Zawsze sobie z zapasem kupcie tego żwirku, który jest głównym podłożem w waszym akwarium, żeby sobie tu uzupełnić. Ja jeszcze mam 6 kg, więc na pewno nam nie zabraknie. Ale musimy mieć tu troszkę żwirku jeszcze, żeby to wszystko ładnie zakryć. Dobrze, na razie jest to tak. Tu myślę, że nic nam nie uciekło. Na razie te roślinki muszą chwilkę wytrzymać bez wody, ale pamiętajcie, żeby się postarać i jak najszybciej je sadzić. No bo to są roślinki, które potrzebują być w wodzie. Jak się kupuje, to ja zauważyłam, że tutaj wkładają tylko do woreczka, ale woreczek jeszcze trzyma tą wilgoć. A tak otworzone, no to troszeczkę ta wilgoć nam ucieka. Dobrze. Tutaj mieliśmy wsadzić ten korzeń gotowy, który Wam pokazałam na wcześniejszym filmiku. Tutaj są korzonki. Ładnie je tutaj ustawiłam. Przesuniemy sobie ten korzeń, bo i tak do niego będziemy przyczepiać inne rzeczy. Więc go sobie odłożymy. W razie wygląda to tak. No dopiero w wodzie, jak już nalejemy, to nam pokaże tam swój cały kształt, jak to będzie się prezentowało. Musimy ładnie ustawić sobie te korzonki tej roślinki, rozłożyć, żeby one miały tutaj. Mamy tutaj około 2 cm tego podłoża aktywnego, plus przysypiemy to kamyczkiem, myślę, że na 1,5 cm, może 2 cm. I wtedy będzie to sobie fajnie rosło. I zobaczcie, tak się prezentuje tutaj od frontu. Tak będzie tutaj za naszym, tu będzie reszta korzeni. I teraz posadzimy sobie tutaj na tym jeszcze substracie nasze trawki. I też Wam zaraz pokażę. Też trzeba ładnie rozłożyć korzonki, tak żeby one sobie fajnie nie były pościskane, tylko sobie, bo te nasze roślinki, popatrzcie, one będą sobie tworzyć nowe dziedziusie, łączą się takimi korzonkami.
widzicie. Więc musimy je porozkładać, wtedy będziemy mieli ładną trawkę, będą się ładnie rozrastać. O, one są wszystkie połączone razem. No to wsadzamy. I proszę, zobaczcie, nasza trawka już jest posadzona. Mniej więcej tak ją rozłożyłam. Za jakiś czas będzie tworzyła taki bardziej zwarty dywanik. Całość na razie prezentuje się tak. I teraz musimy przysypać tutaj jeszcze nasze roślinki tym białym kwarcem. I skończyłam, moi drodzy. Troszeczkę ciężko jest tak dokładnie to zrobić, żeby nie było widać tego czarnego naszego podłoża, ale jak dolejemy wody, ono jeszcze troszeczkę opadnie nam na dół. Może to będzie wtedy lepiej wyglądało. Ja myślę, że zadawkujemy sobie tutaj dla porównania o ten nawóz. On jest na takiej tableteczki, zobaczcie. Z takimi kolorowymi jakimiś granulkami. Jest to nawóz długo uwalniający się na kilka tygodni. Wedle instrukcji, tutaj zawsze jest taka instrukcja, wedle instrukcji będzie odżywiał rośliny od 10 do 15 cm w takim rozmieszczeniu, czyli wszystkie te nasze roślinki tutaj od przodu będą miały azot, fosfor i potas. Damy to teraz. I myślę, że to tak włożymy sobie mniej więcej w tym miejscu pod korzeń, czyli odkopię jeszcze raz, bo tutaj mamy tą większą roślinkę. Tutaj te, jak Wam mówiłam, one są połączone korzeniami, więc myślę, że jak to damy tutaj, to sobie to będzie i pobierała ta roślinka i te nasze trawki. Myślę, że spokojnie ta tabletka wystarczy, więc ją umieszczamy do środka. Teraz będziemy sobie tutaj dawać roślinki na nasz korzeń. Nie wiem, czy je będę mocować. Zobaczcie, ja sobie tutaj włożyłam tą roślinkę. To jest taka dziurka. I chyba, jak ją włożę, najwyżej jak wypłynie, to będę się wtedy zastanawiała. Myślę, że ten korzonek, on się sam tutaj po prostu nam tak zaplącze, że... O, on tutaj sobie wychodzi drugą stroną, że będzie sobie tutaj fajnie rósł i nie będę go tutaj niczym przyklejać. Tą jedną dziurkę sobie tu zostawimy, ale tutaj do tej również możemy coś włożyć, albo do tej szczelinki. Miało to stać tu, nam to nie stoi tak, bo w akwarium może sobie tu podłożymy. O, tu może właśnie damy sobie te roślinki, o, w takiej formie. Może z drugiej strony. I myślę, że to się fajnie tutaj... Troszeczkę użyjemy siły. Myślę, że się nie złamie. Ona sobie w tej szczelnicy będzie mieszkać. Już tutaj patrzymy, jak to zrobić. To już siedzi, powiem Wam szczerze. Myślę, że na tyle, ile trzeba, to będzie się działo. Jeszcze dołożymy tu gdzieś jedno. O, myślę, że tu by było fajnie. O, tak to będzie się prezentować. I tak włożony korzeń zaraz będziemy tutaj wkładać do środka i będziemy robić kolejne. Więc jeżeli mamy szczelinki i te roślinki się będą trzymać, możemy to wykorzystać. Umieściłam już naszego korzenia w akwarium. On sobie tutaj tam wygląda. Będzie to, myślę, fajnie wyglądało. Jeszcze mamy wsadzonego tego jednego. Możemy to poprawić. Może sobie bardziej schowamy nawet tą końcówkę pod... Nie wiem, czy troszeczkę nie zniknął. Zobaczcie, czy jest ok. I tutaj jest taka forma, ale bym tutaj dołożyła jeszcze na pewno jakąś roślinkę.
I tutaj intryguje mnie w tym miejscu, żeby dołożyć chyba. Tylko tak, nie wiem, czy zrobimy to takie mniejsze. Tutaj. Zawsze sobie połóżcie, o ile się będzie dało. O, mniej więcej tak. Czy po prostu pójdziemy tutaj. No to nam będzie chyba wychodziło ponad akwarium, więc zastanowi się. I to tutaj będziemy przyczepiać trykotkiem. Ja sobie wyciągnę teraz ten korzeń. Tutaj mam już przygotowane właśnie sprzęty i będziemy przyczepiać sobie to. Powiem Wam, że pomysł z trykotkami się sprawdził. Fajnie to wygląda, fajnie się to przyczepia. Nie jest to zbytnio widoczne. No jest, no bo ten trykotek jest oczywiście, więc nie jest tak, że go nie będzie widać, ale sobie go... No na pewno lepszy moim zdaniem niż nitka, jest bezpieczniejszy, nie zaplącza się w niego żadna ryba. I one są tutaj. Tyle plastiku na pewno nam nie zaszkodzi. Tu od tyłu dałam te wszystkie. Tutaj dosypam troszeczkę piasku, żeby to nie było na takim surowym korzeniu. O, wygląda to fajnie. Tak się to prezentuje na razie z tej strony. I streszczam się dalej. Zostało mi jeszcze troszeczkę naszych roślinek. Tyle. Tutaj mam jeszcze troszeczkę mchu i myślę, że to będzie na te mniejsze korzonki plus ta roślinka. Gdzieś ją tam jeszcze upchnę. I tutaj nam została ta plaża. Tu dosypiemy jeszcze moim zdaniem piasku za chwileczkę i podrównamy to dno. I na razie wygląda to tak. Myślę, że fajnie. Rybki będą miały tutaj dużo przestrzeni do pływania, gdyż ten korzeń jest tutaj, zobaczcie, odsunięty. Tu jest około 25 cm, na pewno wolnej przestrzeni z przodu. Tyle będzie tutaj filtr, więc tu będzie sobie pływał filtr i tam będzie właśnie bardziej, że tak powiem, przesunięta ta cała aranżacja, żeby z przodu rybki mogły sobie pływać, żeby mi się tam nie chowały do tyłu. Tutaj nam powstała taka troszeczkę jama, więc zapewne jakiś gronojad, kirysek, jakaś rybka sobie tam znajdzie domek. O, chodzi mi tutaj o to miejsce, o, pod korzeniem. Korzeń musimy umieścić stabilnie. Jest stabilnie ułożony. Jest tutaj, spiera się troszeczkę o tą, w tym rogu się tutaj spiera o szybę. Tu, ale reszta jest tak jakoś się samo w sumie ułożyło, że się trzyma i tutaj na rybkę na pewno się nie osunie, nie spadnie. Ok, robimy dalej. Został nam ten duży korzeń. Zostały nam te malutkie korzenie. I tutaj, aha, tą kulkę jeszcze rzeczywiście z nawozem jedną sobie damy. O, tak wygląda ta nasza kuleczka. Damy sobie tu pod te roślinki. Mogłam to zrobić oczywiście wcześniej, ale zapomniałam. Teraz to dołożę. I tak jak mówię, tutaj daliśmy tabletkę. Więc ten obszar będzie nawożony plus to podłoże aktywne, a tam sobie dołożymy tam i zobaczymy, która tabletka będzie lepsza. Jedna kosztowała, te kuleczki kosztowały 15 zł, tamte tabletki 20. I zobaczymy, która będzie fajniejsza. Ok, tutaj to tak wygląda. Aranżacja mi się podoba z każdej strony. Ona jest w trójwymiarze, z każdej strony wygląda inaczej. Mi się podoba. To jeszcze jak wszystko zarośnie, dolejemy wody, muszę się streszczać. Będzie wyglądało o wiele lepiej. Także w kolejnym filmiku zaczniemy już od nowa, jak już wszystko ułożę. Tutaj, tak jak mówię, fajnie na tych trykotkach polecam. To jest fajne do uczepienia. Myślę, że to będzie funkcjonalne. I pamiętajcie, żeby tylko te roślinki, korzenie były w dół, a listeczki do góry. Tak to wygląda u nas. Pozdrawiam. Subskrybujcie. Pamiętajcie o tych subskrypcjach, bo jest ich malutko.